Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanXto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasu Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy tutaj dalej na Zjost, staramy się powstrzymać Imperatora i skończyliśmy gdzieś przy tym speederze, nie mogliśmy przejść dalej, to jest jakieś zadanie poboczne, tak więc chodźmy od razu go użyjmy. I mamy znaleźć przejście gdzieś tam do innej lokacji. Wow! Co się odjebało w tym momencie? Aha! Okej, to mnie jakoś przyspiesza, co ciekawe. No dobra, to już wiem, jak tam się mamy dostać. Po prostu to nas powinno wybić nieco, dokładnie. I mamy zniszczyć jakieś działo. To jest nasze zadanie tutaj. Gdzie to działo jest? Gdzieś tu, tylko nie mogę zeskoczyć stąd. Come on, gro. Dziękuję. Tylko ono jest chyba gdzieś wyżej, albo mi się wydaje. Bo raczej nie tutaj. Okej, czyli niepotrzebnie spadłem na dół chyba. A może i potrzebnie? Dobre pytanie, tu na przykład mamy bossa, co ciekawe. Ale na razie go się postaram ominąć. I dobra, tych już niestety nie ominiemy, lecimy z nimi w takim razie. Mamy też gdzieś uratować cywili. To jest misja bonusowa, nie wiem za bardzo gdzie ona jest. Gdzieś tam chyba wcześniej. I to chyba nie do końca chciało działać, o ile dobrze pamiętam, tam gdzieś z końcówki poprzedniego odcinka. Wow, kamero, nie wariuj. No ale dobra, na razie zaczniemy właśnie od tego zadania pobocznego, które mamy tutaj. No jak pamiętacie, tutaj Imperator generalnie opętał zarówno Jedi, jak i Sithów, jak i żołnierzy Republiki i Imperium. I generalnie staramy się go powstrzymać. Jego celem jest po prostu karmienie się śmiercią tych wszystkich osób, nasyła ich na siebie. I miejmy nadzieję, że jakoś uda nam się to powstrzymać. Współpracowaliśmy z agentem Kowaszem, który jednak okazał się być zdrajcą i pracuje dla Republiki, chociaż pomagał nam dalej starać się wysłać potężny impuls elektryczny, który by odsucił tych wszystkich opętanych, tylko niestety tam nie pykło. To plus chyba nad nami toczy się aktualnie bitwa kosmiczna, jakaś większa, co też nie jest nam na rękę, bo oczywiście tam też będą ginąć ludzie. A to będzie oznaczać, że Imperator będzie się karmić. Tak naprawdę my teraz karmimy Imperatora, robiąc to, co robimy teraz, tylko no idziemy wyłączyć działo, które będzie w stanie wyrządzić dużo więcej krzywdy, także po prostu jakby minimalizujemy to, co się tutaj może złego dziać. Dobra. Czyli to tyle. Dobra. Mamy zbadać coś tutaj. Co ciekawe, nie wiem dokładnie gdzie. Czy tutaj gdzie wybuchło? Mamy zbadać jakąś skrzynkę. A, dobra, tutaj coś mamy. Dobra, zobaczmy. Okej. Mamy użyć kodu w jakimś innym miejscu. Pytanie, gdzie dokładnie. Okej, to mnie już nie boostuje, ale tutaj mnie boostować nie musi. Czyli mamy się teraz cofnąć do miejsca, gdzie zaczęliśmy zapewne. Okej. Czy tego cywila mogę uratować? Nie, no bo ten cywil jakby nie jest do ratowania. Także nie wiem, o co chodzi z tym ratowaniem tych cywili. Oni się uratować stąd po prostu nie chcą. Co jest trochę dziwne, no ale okej. Także jak mówię, wracamy sobie tam już walić tę misję bonusową, bo nie mam żadnego pojęcia po prostu, jak ją wykonać tak naprawdę. I zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Podejrzewam, że niestety walką na to wychodzi. No dobra, nic z czym byśmy sobie nie poradzili. Co prawda teraz dobrze było jeszcze jednego cywila uwolnić, ale szczerze to mi się nie chce ich szukać w ogóle, także nie. Czy mamy znowu tego użyć? Nie, mamy chyba gdzieś indziej użyć tego kodu. Aha, do otwarcia tej skrzynki, dobra, i to jest nagroda. Okej. Spoko. Nie wiem, po co nam to było potrzebne, no ale dobra. I zadanie główne mamy też gdzieś zaraz obok. Nie wiem tak naprawdę, co my tutaj robimy, ale chyba coś było powiedziane, że Imperator trochę jednak się zaniepokoił naszą sytuacją i mamy odciągnąć jego uwagę w tym momencie, żeby skupił się na nas. Tak mi się wydaje, coś w tym stylu miało chyba być. Zobaczymy. Na razie nie mogę tutaj wjechać, już mogę, dobra. Ale też zapewne będę musiał przebić się przez trochę żołnierzy, dokładnie. Tu już mamy pierwszą grupę, chociaż nie jakąś potężną na szczęście. Mamy się udać na wyższe poziomy.
Także za chwilę to zrobimy jak najbardziej. Wtedy ich pokonamy, ok. I tu mamy zapewne jakąś windę, tak więc użyjmy jej. Dobra, i niestety są oczywiście zabezpieczone. Ok, mamy znaleźć broń, którą damy radę rozwalić te drzwi. Zapewne chodzi o to. Albo i nie. Tu mamy tą broń, ok. Tylko ona jest niestety oczywiście tutaj chroniona. Chociażby przez tego właśnie Lorda Sithów opętanego przez Imperatora. A użyjmy Heroic Momentu, bo to jest dosyć silny przeciwnik. Także wydaje mi się, że warto. Ok, i teraz nalot z góry. Jeszcze obszarówka tutaj. Rzućmy granat. Z przycelowania parę strzałów. Dobra, takedown też już możemy. Bardzo super. I dobra, dobity. Zbierzmy sobie to. Dobra, i mamy wysadzić te drzwi, także zróbmy to od razu. Oczywiście, wow, będą starali się nas powstrzymać. Całkiem silny ten wybuch był, trzeba przyznać. I się pojawili opętani imperialni żołnierze, których mamy znowu wyciąć. Niestety. Dobra. Jeszcze ten jeden został, tamten na szczęście się nie aktywował przeciwnik, także tyle dobrego. I już miałem nadzieję, że tak pozostanie. Rzućmy granat. Rzućmy z przycelowania, bo ten jakiś gościu silniejszy, lepsiejszy. Dobra, lecimy dalej. Oczywiście jeszcze więcej opętanych. Zapewne będę musiał tam coś jeszcze zrobić, podejść do tego zmarłego oficera, bo mogę z nim wejść w interakcję. Ale dobra, wpierw ta grupa tutaj do rozstrzelania. No właśnie, i pytanie, co my tutaj mamy? No nic, od razu zobaczmy. A właśnie, bo ja to mogę chyba tego użyć. Aha, ale to ich tylko ogłusza. Myślałem, że być może sprawi to... Wybaczcie. Myślałem, że być może to sprawi, że on przestanie być opętany, bo na cutscence tak to podziałało. No niestety w gameplayu tego gra nie przewiduje, a szkoda, bo to by było całkiem spoko. Okej. Okay. Mamy bonus jakiś i mamy poużywać tych terminali, żeby chyba jakoś zabezpieczyć to miejsce, wydaje mi się. Okej, okay, ale nie jest to jakiś bardzo duży teren, na którym niby te konsole mają być, a więcej ich tu nie widzę, to podejrzane. No nic, dobra, chodźmy pokonać tą grupę kolejną, która nam się pojawiła z dupy i zaraz pokminimy jeszcze tutaj, co mamy do zrobienia generalnie. Dobra. Ciwi wybici. Pytanie. Tu mogę użyć tej konsoli, ale póki co nic więcej. Tutaj gdzieś coś wcześniej by było, ale chyba nie, bo strasznie mały obszar pokazuje to, że to jest tylko gdzieś tutaj. A trochę mi się nie chce w to wierzyć, tak szczerze. Chyba że o to chodzi? Te cylindry? Nie, bo one... On tylko atakują przeciwników. Tutaj mamy też taki sam terminal, tylko nie mogę go użyć. To nie mam bladego pojęcia, co mamy zrobić. Też gdzieś na górze żadnych rzeczy, z którymi mogę wejść w interakcję, to nie widzę za bardzo. Dobre pytanie. No nic, dobra. Trudno walić, to tylko misja bonusowa. Chodźmy przed siebie dalej. Bo nie mam bladego pojęcia naprawdę, co tutaj mamy zrobić z tego zadania. O! Okej, okay, jak mamy się dostać na górę? Dobra, tu mamy sobie użyć tego. Okej. Okay. No, come on. Wow! Co to było? WTF! O, okej, okay, co ciekawe, spotkamy się z Lano Baniko. Spoko. Czyli gdzieś ona tutaj do nas również przyjdzie i już widzę właśnie, że tutaj jakby na mapie nie mamy, nie mam tej mapy w 3D, a nie jest tutaj tak płasko i po prostu nad nami są te punkty, których mam jeszcze poużywać, tak więc od razu sobie to też zrobimy w tej misji bonusowej, czemu nie. Dobra, użyjmy tego. Tutaj gdzieś będzie być może trzeci za chwilę, albo i nie.
tutaj mamy chyba główne przejście. Być może tam będzie coś dodatkowego. Chociaż nie, tutaj na razie mamy iść. Tam pewnie później będziemy musieli. No dobra, to chodźmy na razie tam, gdzie iść mamy. W takim rozrachunku mamy kolejnych opętanych. Tutaj medyka dobrze by było zabić. Dobrze. Okej. I tutaj już też, bezproblemowo. I tutaj mamy ostatnie miejsce te do aktywowania. Także spoko, będziemy mieli przynajmniej tą misję bonusową wykonaną. Także bardzo, bardzo spoko. Dobijmy tego. Teraz zaczniemy mielić tego. Dobra. Okej. I mamy przejść przez to miejsce, tylko aktualnie nie możemy za bardzo tego zrobić. Ale możemy zniszczyć to. I możemy zniszczyć to. I to nam powinno to pole otworzyć. Tak jest. I proszę bardzo, kogo my tu mamy? Mamy oficerów jakichś, jeśli chodzi o research, tylko są oni niestety opętani przez Imperatora. Przynajmniej przez chwilę nie byli, ale zacząłem walczyć i już się opętani zrobili. Dobra, zapraszam tutaj do mnie. Moi drodzy. Mam nadzieję, że tamtych sojuszników nam nie opęta właśnie jeszcze Imperator. Byłoby to całkiem nieprzyjemne. Zobaczymy, bo tutaj mamy jakiegoś Sitha, który również uległ woli Imperatora. Okej, dobra. Teraz weźmy tych panów z tyłu, oficerów, Chisów. Okej, dobra. Niestety ich też opęta. I nie bardzo mogę co na to poradzić, tak naprawdę. A szkoda. Nie wiem, czy tutaj dało. Być może coś się dało zrobić, żeby oni nie musieli ginąć, ale nie wiem co po prostu. Także dobra, rzućmy sobie... Wow, przerówę. O Jezu, come on. Zabijmy tego wpierw słabego. Teraz tego mistrza Jedi. Spróbujmy pokonać. Jako, że to jest przeciwnik elitarny, wydaje mi się, że heroic moment znowu jak najbardziej wskazany. Także go sobie aktywujmy, skoro możemy. Tutaj to i obszaróweczka na dobry koniec. Jeśli chodzi o taki skroik momentu, takedown zróbmy. To wybuchanie. I za chwilę panu mówimy papa. Tylko jeszcze nie zdążył ogłuszyć, ale dobra. I mamy użyć tej konsoli, zobaczmy. You've made it. Good. Time is short. So is reliable assistance. As Agent Kovach is no longer in the picture, I've taken the liberty of reaching out to someone I hope we can trust a little bit better. Are you in position? Yeah, but this setup isn't anything like what you described. So what you're saying is you can't figure it out? Don't get all. I'll figure it out. We're about to begin, so that would be nice. What exactly are we about to begin, Lana? You're going to make Fishett angry. So angry that he'll place all his attention on killing you. When the time comes, you'll lead him to an electrostatic weapon stored here in the heart of New Adasta. It's meant to be a last resort against major civil uprisings, but Theron's modifying it to be non-lethal. With the reduced charge, its radius of impact will diminish. Fine. Let's get started. Yes, let's. Dobra, czyli mamy jakoś ogłuszyć Imperatora? Coś w tym stylu zrobić? Zobaczymy. Am I interrupting? Yes. I thought you'd be interested. I found something. A large weapon, here in the middle of everything. I'm going to use it to destroy you. A little on the nose, don't you think? We did want his attention. I have to go now. There's much to be done. Too much. I shouldn't have come here, truth be told. Be strong. Stay focused. You'll be fine. Thank you. We'll see if you're right. Zachowajmy chociaż trochę profesjonalizmu, bo jednak sytuacja jest dosyć napięta i tutaj raczej się trzeba starać właśnie pozostać skupionym i uważać, co się robi.
Dobra, teraz mamy przejść przez tamto przejście, którym mogłem przejść wcześniej i udać się na jeszcze chyba wyższy poziom, na to by wychodziło. No i miejmy nadzieję, że plan się uda. Zobaczymy. Awkward. Not as bad as my previous chat with her, believe it or not. Look, I know saving the lives of Jedi isn't high on your priority list. The sixth line though, dude. They're here because of me. You can find someone, any way at all. Just please help them. Don't do the other thing. Spoko, Saron, nie ma problemu. Jeżeli tylko będziemy mogli ich ocalić, to to zrobimy. Chyba mamy zeskoczyć tutaj w dół. Albo i nie. Albo i tak. Albo i nie, czyli niepotrzebnie schodziłem. Musimy się dostać gdzieś tam wyżej. Pytanie jak, bo tam nie widziałem żadnego innego przejścia. Ale jakoś trzeba pewnie poparkurować lepiej, także za chwilę spróbujemy ponownie. Tylko wrócimy tam na górę. Tutaj znowu nas pewnie coś zawiksi, no właśnie. Ale okej. I spróbujmy jeszcze raz w takim razie, tylko się dokładniej tam rozejrzymy. W tamtym miejscu. Bo tutaj nie ma przejścia, nie ma. Dobra. To jesteśmy tutaj, znowu na statuetce Imperatora. No i dobre pytanie, mamy się dostać jakoś tam. A, dobra, tutaj mamy znowu to chyba magnetyczne coś tam. Także sobie w ten sposób doskoczymy. Dobra, wszystko się wyjaśniło. Także ciśniemy przed siebie. Mamy cheese'ów. Znowu. Także chodźmy ich zabić na szybko. Nie tylko cheese'ów, ale mam przy bilaka chyba. No dobra. Kolejne pole siłowe, nic z czym sobie nie poradzimy. Dobra, i mamy dwóch mistrzów Jedi, na to wygląda. No dobra, zobaczmy. Think I don't know what you're doing. Of course I know. I know everything. Sad little spy. And I will enjoy watching you fail. Dobra. Także dwójka Jedi w takim razie. Jakie ma fajne miecze różowe. No dobra. Niestety zginie tak czy siak, jakby tutaj miecze różowe nie stanowią żadnego jakby czegoś, co by mnie przekonało, żeby zostawić ją przy życiu. Więc nie będę miał takiej opcji, a szkoda. Albo i będę miał, o, bo co ciekawe, będę mógł z nim porozmawiać. Okej, czy będziemy mieli wybór zabić czy nie? Zobaczmy. Go ahead. Kill them. Kill the Jedi. If you let them live, they will just keep murdering in my name. Don't hesitate. Kill them. I won't mind. And neither will your Republic friend. Hardly the action of a dedicated agent of the Empire, I should say. Także ich się udało ocalić, przynajmniej na jakiś czas, pod wpływu Imperatora. Ale to nadal nie koniec. Mamy spotkać się z Theronem na samej górze, no to wychodzi. Tu już mamy windę, także przejedziemy tam raczej bez większych problemów. Także chodźmy, spotkajmy się z nim. I za chwilę zobaczymy, co się tutaj wydarzy. That's it. Gotta suffer as big a non-lethal burst as we can manage. Should be enough to zap anyone in range into a nice long involuntary nap. Should be? Hard to come up with a one-size-fits-all solution. A lot of guesswork involved. Wish there was some way we could do a test run. They've gotta be closing in. Then come on, we need to be shielded. Okay.
wait until they're good and close. However this pans out, it's been good to work with you again. Same here. Beats how I imagined our next meeting. Aside from the part where we're fighting two armies possessed by a crazy Sith Lord. Okay, here comes the Puppet Brigade. Fingers crossed. Closest, took the biggest hit. Still alive. We did it. Let's just hope we got all of them. We should call Lana now, see if she has a plan for what's next. I have a better idea. Master Solo. No. Watching you believe you have a chance. It's amused me. Now this whole charade is pathetic. Now, how do you wish to die? In combat, or on your knees? Go away, little Sith. Okay, what the hell just happened? Dlaczego tu się to odpaliło? This has nothing to do with your friends. This is you and I. I hope you're not expecting an easy fight. Confident. To the end. No dobra, to lecimy, czyli na szczęście nasi towarzysze są ogłuszeni. Oczywiście nie będzie to zbytnio, myślę, trudna walka. Biorąc pod uwagę, jak działa oczywiście ta gra, powinniśmy tutaj sobie bezproblemowo poradzić z tą mistrzynią Surą, która jest oczywiście pod kontrolą Imperatora. No tylko, że nasz plan to tak podziałał w sumie połowicznie. No ale dobra, zobaczymy co dalej. Już za chwilę padnie. No come on. Dobra. I saw everything, every life he took, I took, it's all I can see anymore. I'm a monster. It's not true, you'll be okay. I'll take you to Tython, the Jedi will help you restore your mind, make you whole again. And then she'll be no good to us. We need to understand the connection Bishad established with this Jedi so we can stop it or exploit it. Yeah, and let me guess, the process is invasive. Hasn't she been through enough? We've bought ourselves some time, that's all. We can't risk the fate of the galaxy just to assuage your guilt. You want to take her brain apart, and you don't even know if you'll find anything. We have to try. He's never leaving. I'm going to hear him forever. The Jedi goes with Theron. You're joking. Tell me you're joking. You heard him. I'll get you shipped out of here as soon as I can. I suppose we can be grateful that we managed some manner of progress. You know, Vishad gave up on trying to take control of me some time ago. Perhaps he's not as powerful as we were led to believe. Still, he is more than formidable. We've only stopped him temporarily, and war still rages. We have much to do. No dobra, także to mamy zrobione, ale to jak powiedziała Lana, nadal nie koniec. Chyba mamy znowu się udać, wydaje mi się, na tą stację. I mamy spotkać się z Marem, okej, dobrze. Jak mówię, wydaje mi się, że musimy się udać... A nie, tutaj, Lobby Holo Terminal, dobra, czy nie, nie udajemy się tam na tą stację. No i w ogóle, jaką kiecę zajebistą mamy. A pochodźmy w niej.
Trochę bardziej Jediowo wyglądamy, ale niech będzie, bo też jest lepsza, nie wygląda aż tak paskudnie. Też też jakoś super też, ale do ogarnięcia. Tu możemy sobie zeskoczyć szybciej, niżej, żeby z tego holoterminalu skorzystać, tak więc chodźmy, zobaczmy. Będziemy pewnie rozmawiać właśnie z Marem. Darth Mar, you wanted a word? I couldn't make that out. Could you repeat? I'm curious. Do you really believe you've accomplished anything here? What do you think you've stopped? You feed on all the deaths you cause. I'm doing everything I can to take that away from you. Everything you can will never be enough. You would be wise to remember that from now on. I have decided that life is more interesting with you in it. If you wish to keep railing against me, then so be it. Your interference changes nothing. When I am finished here, when every life on this world has been exhausted, I want you to be alive, to know that I succeeded. Goodbye. No niestety wygląda na to, że to ogłuszenie nie za wiele dało. I tak jak powiedział Imperator, nie za bardzo tutaj cokolwiek powstrzymaliśmy. No dobra, teraz mamy lecieć na stację nad Zjost i tam wybrać kolejne miejsce lądowania na planecie. No to wychodzi. Także poczekajmy chwilę, aż nam się gra wczyta. I mamy co ciekawe już w tej konsoli, to coś nowego. Okej. Okay. I teraz mamy użyć tego, dobra. Okej, okay, dobra, czyli mamy zbadać ten kryzys i generalnie po tym Zjost stanie się niedostępny, także możemy przewidzieć, że coś tu się spierdoli i Imperator wygra. Cokolwiek byśmy nie zrobili. Okej, okay, that was quick. Jacie. Ciekawe, czy to jakaś moc? Okej, okay, dobra, nieźle. No, powierzchnia z Jost się trochę zmieniła. Przede wszystkim trochę spopieliła. Wow. Czy on to zrobił mocą, czy to jakieś urządzenie? What the fuck? Co z Laną? Moje zasadnicze pytanie. Co z Laną? Fuck. Serio? No dobra. Chyba wracamy do floty. Mamy ekran wczytywania z floty. Być może spotkamy się z Marem, bo wcześniej nie mogliśmy się z nim skontaktować. Mam użyć tego terminalu, zobaczmy. Dobrze, Lana żyje. Całe szczęście. I take it you've heard about Zyost. I saw it for myself. It was a blur. We tried to evacuate as many as we could. Considering so much was out of control, I'd say we did all right. But Vitiate is stronger now. Sith intelligence is in complete disarray. It's all coming apart.
The weight of the Empire doesn't rest on your shoulders alone, Lana. I have to learn from this, from my mistakes, but I don't intend to wallow if that's your concern. When Darth Arcus first asked for my counsel, I considered turning him down. I wanted understanding, not a place in the power structure. But that's where I am. I don't take the responsibility lightly. Whatever comes my way, I will deal with it. I've seen what you're capable of. I know you won't disappoint. Thank you, Commander. Especially after Zaist. Putting an end to Vishit's threat feels like an impossible task. I don't believe it truly is impossible. Even if it were, we have to try. Is that optimism? It would appear so. Imagine that. Well, the Republic are licking their wounds, same as us. They aren't relenting. And they're hardly our only concern. I suppose I should go about looking after the security of the Sith Empire. Unless there was anything else. Anything you need, Lana. Anything at all. Anything I need? That will do for now. Be well, my love. Coś jest bardzo nie tak z jej animacjami twarzy. Miejscami. I to częściej niż rzadziej. Ale okej. Dobra. Co teraz? The end of it all. Nie mogę użyć szybkiej podróży aktualnie. Mamy tutaj sporo różnych flashpointów, widzę, ale to już je robiliśmy chyba. W każdym razie, cóż, na tym ten odcinek zakończymy, bo mamy już akurat pół godziny, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.